Pan prezydent ma tę tendencję, że go trochę melanż ponosi. Daniel Wszystko Mogę Obajtek chyba tak bardzo uwierzył w to hasło, w głowę, tak. Że tak. Wydaje mu się, że on może być ponad prawem. To jest wisienka na torcie mówiąca o tym, jak bardzo oni się nienawidzą. Dominika Długosz, Newsweek, Patryk Michalski, Wirtualna Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziecie parkować swoje samolociki na CPK? Ta wypowiedź nie miała ciągu dalszego, bo myślałam, że do tego samolotu jeszcze statek będę miała gdzieś parkować. A to na Mierzei Wiślanej. Tylko żebyś po moim niebie mnie latała. Słuchajcie, to jest bardzo poważna sprawa, Centralny Port Komunikacyjny. Wiemy, że decyzja rządu w tej sprawie na dniach. Pan prezydent mówi, że będziemy tak bogatym narodem, że będziemy mieli swoje samolociki i musimy je gdzie parkować. No, jak to traktować waszym zdaniem? Znaczy, to jest jakiś... Nie chciałabym powiedzieć odlot, ale nie zostając w tej retoryce lotniczej. Ja nie wiem, czy można to traktować poważnie. No, pan prezydent ma tę tendencję, że go trochę melanż ponosi. I jak tak już słucha swojego głosu i jest taki bardzo uniesiony tym, co mówi, o jakich ważnych rzeczach mówi, no to właśnie idzie w takim kierunku jakichś samolotów parkowanych przy domach. Patryk Małzy, może staram się bardzo, bo nie mam chusteczki, którą otrzeć tę łzę. Marka Kuchcińskiego bardzo bym chciał w tej sprawie wysłuchać jako eksperta od traktowania samolotów jak swoje. Myślę, że pan marszałek nie miał problemu ze znalezieniem miejsca do parkowania. No, natomiast jeśli chodzi o wypowiedź prezydenta, to pan prezydent wszedł w rolę kampanijną, bo jeździ tam jako głowa państwa, żeby promować swojego ministra Wojciecha Kolarskiego. No i popłynął, no. Pan prezydent popłynął, poleciał. No i wyszło... Tak jak no wyszło, dziennie, jak wyszło, no, słuchajcie. No, już tak zupełnie serio, bo bym chciała, żebyśmy też na serio w sprawie CPK. Wiemy, że decyzja na dniach. Jakie macie intuicyjnie zdanie w kwestii tego, co dalej, jaka będzie dalsza rola znaczy, i dalsze losy Centralnego Portu Komunikacyjnego? Ja uważam, że zaczniemy budować Centralny Port Komunikacyjny, dlatego że mimo, że Donald Tusk mówił, że wszystkie analizy idą no tam się nie zgadza do końca. Że się nie zgadza, to prawda jest chyba taka, że Centralny Port Komunikacyjny jest nam potrzebny. Być może nie w takiej formule, nie w takiej wielkości, jak chciało to budować Prawo i Sprawiedliwość, ale jest nam potrzebny. I ten CPK moim zdaniem powstanie tylko pewnie w trochę innej formule niż Prawo i Sprawiedliwość nam to zaproponowało. Znaczy mnie najbardziej interesowało te koleje, które mają doprowadzać do CPK i rozwój szybkich kolei w Polsce, dlatego że połączenia kolejowe no to jest dramat. To jest dramat i może zanim będziemy mieć wielki port komunikacyjny, to fajnie by było mieć działające szybkie pociągi. Patryk? Uważam, że ta inwestycja nie zostanie zablokowana, czyli że na zasadach zmienionych będzie kontynuowana. Natomiast niepokoi mnie jedno. To znaczy oczekiwałbym, że Polska będzie miała takie ekspertyzy, które będą punktem odniesienia dla jednej i drugiej strony. Nie po to, żeby zmieniać zdanie tak jak zawieje wiatr kampanijny, bo widzieliśmy, co zrobiła lewica. Najpierw krytykowali, twierdzili, że absolutnie nie. Później tak. Zmienili zdanie pod wpływem, zdaje się, frakcji Partii Razem. Później Szymon Hołownia zmienił zdanie. Sama zmiana zdania, jeśli potrafi się ją uzasadnić, jest w porządku. Nie ma w tym nic złego. Natomiast wolałbym, żebyśmy rozmawiali o faktach, a raczej jest tak, że każda ze stron wyciąga jak takiego swojego królika z kapelusza, mówiąc, tutaj mamy takie liczby, tutaj mamy każdy inne. Się na siłę próbuje od siebie odróżnić, mam wrażenie, w kampanii. To znaczy właśnie nie wszystko musi być polityczne. Duże lotnisko w ogóle nie musi być polityczne. Tak. Musi być uzasadnione ekonomicznie, musi być uzasadnione naszym interesem narodowym i tyle. I do tego są potrzebne ekspertyzy, a nie wypowiedzi polityków. No dobrze, czekamy na decyzję rządu w tej sprawie, ona na dniach, to teraz słuchajcie, bo sprawa, jak rozumiem, napięta sprawa w sprawie Komisji Śledczej do spraw afery wizowej. Poszukiwania Daniela Obajtka trwają. Pan Obajtek stwierdził, że nie będzie stawiał się przed Komisją Śledczą. Szukam tutaj dokładnego cytatu, bo nie będzie małpą w cyrku Michała Szczerby i nie da Koalicji Obywatelskiej zrobić na sobie kampanii, a z wizami ma tyle wspólnego, co z pyłem na Marsie. No i jest też oświadczenie, a właściwie list, który Obajtek wysłał
do Michała Szczerby i przeczytam wam tutaj fragmenty. O tym, że zostałem na dziś zaproszony do udziału w przesłuchaniu komisji, dowiedziałem się z informacji medialnych. Formalnie nie zostałem powiadomiony o tym przesłuchaniu. Mając powyższe na względzie, wskazuję, że termin mojego wysłuchania powinien zostać wyznaczony na czas już po kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Sądzę, że i państwu powinno zależeć na tym, by posiedzenie komisji nie stało się areną politycznej gry, a miejscem merytorycznej dyskusji, która w związku z trwającą kampanią jest obecnie niemożliwa do przeprowadzenia. Trzeba zadbać o profesjonalizm i obiektywizm. Wszystko to celem dokonania przez komisję prawdziwych ustaleń. Mając powyższe na względzie, po raz kolejny, poinformuję państwa o adresie doręczeń. Będzie to adres mojego pełnomocnika. Zakładam przy tym, że pokusa związana z możliwością zadawania mi pytań nie przesłoni państwu obowiązku przestrzegania przepisów prawa, w szczególności procedury karnej oraz ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej. Już kończę. Oczekuję na udział w posiedzeniu komisji w wyznaczonym terminie już po kampanii wyborczej. Michał Szczerba poinformował, że Obajtek nie przebywa pod żadnym z 7 adresów ustalonych przez prokuraturę i CBA. Danielowi Obajtkowi role się chyba pomyliły, bo to nie on jest od wyznaczania terminów, tylko jest od przychodzenia. Daniel, wszystko mogę, Obajtek, chyba tak bardzo uwierzył w to hasło, w głowę, tak. Że wydaje mu się, że on może być ponad prawem. No, on jest tutaj w roli wezwanego świadka i nie chcę powiedzieć, jest jak co od czego, żeby się pojawić i wypełnić swój obowiązek. Natomiast to jest brzydka gra Obajtka. To jest naprawdę nieelegancka gra Obajtka. Wstydziłby się jako człowiek, który... Ja spodziewałam się, że to dżentelmen i że będzie się zachowywał elegancko. Przepraszam, Tantryk. Nie wiem. Proszę mnie wkładać. No, oczywiście, że to jest nieeleganckie, oczywiście, że to jest brzydkie. No, należy go doprowadzić po prostu. No. Tak, no mówiąc krótko tak, natomiast Daniel Obajtek nie jest od mówienia, kiedy on się chce pojawić. I rzeczywiście ja mam te pisma tutaj. Centralne Biuro Antykorupcyjne wskazało 6 różnych adresów. One są tutaj zakratkowane. Wcześniej policja na tym pierwotnym adresie, zdaje się podanym przez Daniela Obajtka, policjanci się tam pojawili, otworzyła pani, która przez domofon powiedziała, że wynajmuje ten lokal od Daniela Obajtka, ale nie ma z nim żadnego kontaktu. No to nie jest poważne traktowanie sprawy. Nie, ale słuchajcie, jeszcze jest jedna sprawa, dlatego że Daniel Obajtek mówi tak. Odbiór pisma powinien zostać potwierdzony własnoręcznym czytelnym podpisem, zawierającym pełne imię i nazwisko na zwrotnym pokwitowaniu, i że taka sytuacja nie miała miejsca. On sam musi, a teraz podaje adres swojego pełnomocnika, czyli już teraz już nie musi osobiście pokwitować, jak rozumiem, według siebie. No, czy to jest jakaś paranoja absolutna? Słuchajcie, ja zapytam wprost. Czy Daniel Obajtek się ukrywa? Bo nikt tak naprawdę nie wie, gdzie on jest. On się pojawia na Podkarpaciu na chwilę, uściśnie 3 dłonie i nie wiem, ucieka na Słowację dalej. On się nie umawia na te spotkania. Właśnie. Te spotkania na Podkarpaciu, co się dzieje z Obajtkiem? To nie są spotkania, w których Daniel Obajtek, tak jak to się robi w kampanii, zapowiada, że przyjedzie, będzie spotkanie otwarte z mieszkańcami, z wyborcami, będzie można porozmawiać z kandydatem. Nie, on tam wpada na to Podkarpacie. Pojawia się i znika. 3 zdjęcia z wójtem, 5 zdjęć ze złapanymi na ulicy ludźmi i znika. Tak jakby przeskakiwał przez te granice takim zajęczym skokiem mylącym. Tak, on oczywiście, że się ukrywa i oczywiście, że... Ale naprawdę... On się boi prokuratury, no nie ukrywajmy tego. No. Póki nie ma immunitetu. Na razie też jest tak, że oprócz komisji śledczej też prokuratura próbuje wezwać Daniela Obajtka, nie zapominajmy o tym. I Daniel Obajtek po prostu boi się tego. Bo gdyby się nie bał, to by przyszedł z otwartą przyłbicą, odpowiedziałby na pytania, wróciłby. Michał Szczerba komentuje przed sekundą dosłownie krótko. Daniel Obajtek publicznie potwierdził, że zna termin swojego przesłuchania, więc to oświadczenie nie ma znaczenia. Jeżeli nie stawi się dziś na komisji, to będziemy wnioskować do sądu o jego doprowadzenie na przesłuchanie. Czyli to jest to, o czym mówisz. Tylko ja się zastanawiam, czy to nie jest tak, że Daniel Obajtek zbyt długo gra na nosie instytucjom państwa po prostu. No dlatego, że pamiętajmy, że Daniel Obajtek przez lata zarobił gigantyczne pieniądze. Daniel Obajtek ma naprawdę świetnych prawników. Daniel Obajtek ma świetnych pełnomocników i ja myślę, że no niestety, skoro rzeczywiście nie odebrał tego wezwania, to w tej chwili kruczki jest prawne są po jego problem. Stronie. Te kruczki prawne są po jego stronie. Mhm. I że oczywiście można wnioskować o jego doprowadzenie, ale mimo, że wszyscy wiemy, że on wiedział, że był na dzisiaj wezwany,
Jednak prawo jest prawo i policja będzie miała tutaj kłopot. No, ale jeżeli on zmienia miejsce ciągle, nie wiadomo gdzie on jest, to jak mu doręczyć to zawiadomienie? Ale on jest przecież wolnym człowiekiem cały czas, więc nikt mu nie zabroni. On może być gdzie chce. On może sobie jeździć dowolnie, może się swobodnie poruszać również poza granicami Polski. A w dodatku zwróćmy uwagę też na to, że Daniel Obajtek, wydaje mi się, że on robi kampanię na tym. To znaczy chce pokazać, taki jestem niedościgniony, sprytny. Poza tym, no niestety, znowu te kruczki prawne. Obawiam się, jaka będzie odpowiedź policji i czy policja przypadkiem nie powie, że może najpierw wniosek o ukaranie do sądu, czyli 3000 zł. Tam są chyba trzystopniowo w ogóle. Najpierw trzy, później więcej i dopiero na samym końcu. Omówmy się, co to jest. Co 3000 zł to Daniel Obajtek, ile minut, ile oddechów złapał w Orlenie. Pan Obajtek na pewno ma co parkować na CPK. Tak. Żeby nie było wątpliwości. Dobrze, zostawiamy pana Obajtka, sprawa jest rozwojowa. Natomiast chciałam was zapytać o przeszukanie u pułkownika Gaja. Bo to jest też potężna informacja. Mamy tutaj prawdopodobnie do czynienia z wykorzystywaniem informacji tajnych i ściśle tajnych i z ujawnianiem informacji zdobytych dzięki pełnionej funkcji. Cytaty z pana Gaja pamiętamy wszyscy, dotyczące Federacji Rosyjskiej i Ukrainy chociażby. Wiemy też, że współpracował z Macierewiczem, później z Michałem Dworczykiem. Wiemy też, że według prokuratury jakieś nieprawdopodobne ilości dokumentów zgromadził u siebie dotyczące polskiego wojska, dotyczące kadr, uzbrojenia. Analiza materiału trwa już wiele miesięcy, bo jest ich tyle, że śledczy się po prostu nie wyrabiają na zakrętach. Bardzo ciekawa jest tutaj pozycja, w jakiej Antoni Macierewicz się znalazł. Antoni Macierewicz, pytany w zeszłym tygodniu bodajże o pułkownika Gaja, dostał absolutnej furii. Tak. Ja nie widziałam, naprawdę nie widziałam polityka dawno w takim stanie, jak on napadł na Radomira Wita z TVN24. No prawie go pobił, no tak to wyglądało. Ja byłam przekonana, że to się skończy ciosem. Znaczy, że to będzie ten moment, w którym w polskim Sejmie nastąpi użycie siły fizycznej i on wrzeszczał na Radomira: ja nie współpracowałem z pułkownikiem Gajem. Znaczy, po pierwsze, bzdura. Potem wyszedł na mównicę sejmową i zaczął krzyczeć w kierunku Marcina Kierwińskiego: ja zwolniłem Gaja, jak tylko ukazały się jego antyukraińskie wypowiedzi. Druga bzdura. Ponieważ artykuł pana pułkownika Gaja, gdzie pisał o faszystach za naszą granicą, tak, tuż po zajęciu Krymu. O faszystach, Krymu, żeby była jasność, ukraińskich, a nie rosyjskich. Tuż po zajęciu Krymu przez Rosję pisał, że rozumie postępowanie Putina. No, ukazał się w 2014 roku. W 2016 pan pułkownik Gaj wszedł do sztabu generalnego, kiedy ministrem obrony był Antoni Macierewicz. Znaczy, pan Antoni Macierewicz znowu na nas wrzeszczy, pokrzykuje, manipuluje. I kłamie, po prostu kłamie. Po prostu kłamie. I pułkownik Gaj potem trafił do KPRM-u przecież w 2018 roku. I to do Michała Dworczyka, co też jest zadziwiające. Bo a nie, znajomość Dworczyka i Macierewicza to jest wieloletnia znajomość. Dworczyk był wiceministrem u Macierewicza. Tak. Dworczyk został wybroniony. Ja nie mówię o relacji Macierewicz-Dworczyk, tylko że mimo wszystko Dworczyk zdecydował się na współpracę z Gajem. Pamiętaj, że to Macierewicz poświadczył za Dworczyka i Dworczyk nie poszedł siedzieć jako nastolatek za posiadanie materiałów wybuchowych. To Macierewicz wyciągnął wtedy Dworczyka z więzienia. I Michał Dworczyk, myślę, ma dług na całe życie wobec Macierewicza. I pułkownik Gaj trafił do KPRM-u w 2018 roku, 4 lata po tym, jak wypisywał te brednie, te bzdury, te głupoty o Ukraińcach. I oni teraz mówią, że nie mają z gościem nic wspólnego. Ale też Antoni Macierewicz naprawdę to, że kłamie, że naciąga, to, że manipuluje, do tego przywykliśmy, ale jest jakaś minimalna, wydawałoby się, zdolność honorowa, kiedy są twarde dowody, twarde, niepodważalne daty. I Macierewicz chodzi i próbuje swoją agresję i frustrację przelać na dziennikarzy, bo później każde inne pytanie właśnie powodowało taką samą reakcję właśnie o współpracę z Gajem. I wydaje się, że nie wiem, co by mogło Antoniego Macierewicza przekonać. Nie wiem, spotkanie z prokuratorem w tej sprawie, przesłuchanie, dopytanie dlaczego. No, nie mam też wątpliwości, że Komisja do Spraw Zbadania Rosyjskich Wpływów zajmie się tym wątkiem. No to już chyba zasugerował premier Tusk, mówiąc o zaciskającej się wokół szyi Macierewicza pętli. Tak, natomiast to jest inny wątek, na ile skuteczna będzie ta komisja, jeśli służby do tej pory nie były w stanie szybko, sprawnie zajmować się takimi sprawami. Natomiast... Ale wiesz co, tę sprawę służby Ziobry podjęły. Znaczy, to jest sprawa, która została zgłoszona do prokuratury 1 marca 2023 roku, z tego co pamiętam, przez Szłapkę i Tomczyka chyba, tak mi się wydaje. Tak. I oni zajęli się tą sprawą. Znaczy, pułkownikiem, co z tym zostało zrobione? Tu chodziło wtedy o ujawnienie tajemnicy państwowej w mailach Dworczyka. Tak? No i właśnie
Rosję potwierdzili, że te maile są wiarygodne tym samym. I to tak właśnie naprawdę. To zostało zrobione. Tak. Znaczy, prokuratura weszła do Gaja, zebrała te dokumenty i je analizuje. To są, wiesz, jak ja rozumiem, to jest, są tysiące dokumentów, które w tej chwili trzeba przeanalizować ich znaczenie strategiczne teraz. Tak. Jak... Pytanie, co się z nimi działo w międzyczasie. No tak, no i czy wszystkie kopie już tam, nie wiem, faksem na ubiankę, czy jak to tam idzie, nie wiem. No dobrze, to trwa analiza tych dokumentów. Rozumiem, że nie jest to jeszcze sytuacja na tyle zaawansowana, żebyśmy mogli postawić tezę dotyczącą tego, dlaczego pan Gaj te materiały gromadził. Pomidor na razie, tak, musimy uważać. Pan Świrski patrzy, Zetka uniewinniona, tak, a propos uniewinniona w cudzysłowie. Pół miliona kary prawie pan Świrski chciał nałożyć na materiał Radia Z. Bardzo długo no, trzeba było czekać na ostateczną decyzję sądu. Ona zapadła wczoraj, przyznano rację dziennikarzom Zetki. To jest chyba dowód na to, że jednak pan Świrski na tą wolność słowa w Polsce nie powinien był się... zamachnąć. Wiesz, pan Świrski przede wszystkim tam zrobił rzeczy, do których nie ma żadnych kompetencji, bo on w ciągu paru godzin no uznał, czy materiał jest prawdziwy, czy nieprawdziwy. To znaczy zero kompetencji, żadnej, nie wiem, dostępu brak do informacji narzędzi niejawnych. On nie miał żadnego pojęcia, czy on jest prawdziwy, czy nieprawdziwy. Ale druga sprawa to jest absolutnie dowód na próbę zastraszania mediów. Znaczy cała sprawa tego materiału i Radia Z... Efekt mrożący to miało wywołać, tak. Jest dowodem na to, że ludzie Prawa i Sprawiedliwości, bo pan Świrski jest człowiekiem Prawa i Sprawiedliwości, nie udawa że jest jakimś niezależnym szefem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, próbowali zastraszać media, bo być może na taki koncern jak Zetka, taki koncern jak TVN i inne koncerny medialne duże w Polsce, pół miliona oczywiście boli, ale nie aż tak jak małą redakcję, która się zastanawia, ma jakąś dużą sprawę, prawda, dotyczącą polityka, jakiejkolwiek opcji. Sobie myśli, kurczę, no Zetka dostała pół miliona kary, no to możemy zróbmy o drodze, czy o czymś tam innym, bo to po co mamy się narażać? I myślę, że taki efekt oni chcieli osiągnąć, no fantastycznie, że już wiadomo, że to nie jest takie proste. Wiecie, to jest sprawa absolutnie fundamentalna, która pokazuje, że naprawdę byliśmy o krok i nie zapominajmy o tym, jak Prawo i Sprawiedliwość traktowało wolne media. I to jest też dowód na to, że pan Świrski jest ostatnią osobą, która powinna pełnić tę funkcję szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Poza tym weźmy pod uwagę to, co Świrski robi z mediami publicznymi. Jeśli media publiczne nie są pisowskie, to nie będzie ich wcale. Chyba tak. Z takiego punktu wychodzi Świrski, który próbuje zagłodzić. Teraz jest protest tych lokalnych stacji radiowych między innymi. Dokładnie nie przekazuje pieniędzy z abonamentu, co zresztą też jest, że tak powiem, jego indywidualną decyzją. To znaczy to troszkę jak tak z Obajtkiem. Chyba się role niektórym naprawdę właśnie to jest najgorsze, mylą. To były jego indywidualne decyzje. Znaczy tak. Nie wiem, najgorsze to jest wszystko, więc nie wiem, czy można powiedzieć, że to jest najgorsze. Jak król słońce. Natomiast zwróciłbym uwagę na jedną rzecz, bo tak naprawdę kto może pozbawić Świrskiego tego przywiązania do jego fotela? Prezydent. Mhm. Chyba nie zamierza. W związku tak, z nieprzyjęciem sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, no ale co zrobi Andrzej Duda? Udaje, że tego nie widzi. Nie ma, no tak, tak. Słuchajcie, skoro przy Andrzeju Dudzie, jeszcze przed wątkami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości. Jak wy oceniacie stanowisko prezydenta Dudy w kontekście ambasadora Szatkowskiego? I w kontekście tego, jak dużo, choć nie wszystko, bo nie mógł, powiedział w tej sprawie Tomasz Siemoniak, koordynator do spraw służb specjalnych, mówiąc, że ta osoba, czyli pan Szatkowski, nigdy nie powinien był zostać ambasadorem Polski przy NATO. Oczywiście możemy sobie dointerpretować, o co tak naprawdę chodzi. Wiemy, jaka była reakcja szefa BBN-u, Jacka Siewiery, który poprosił, żeby osobiście przekazać na biurko prezydenta te dokumenty. Prezydent się z nimi zapoznał, po czym stanął, tupnął nogą, powiedział ze mną, nikt tego nie konsultował, nie będę podpisywał odwołania pana Szatkowskiego. O co tutaj chodzi? Znaczy, jak daleko można się zapędzić w tym takim bronieniu jakiegoś swojego własnego obszaru i terytorium? Bo to już jest po prostu niebezpieczne. Będziemy się poruszali w sferze spekulacji, bo wydaje mi się, że to TVN24 podał taką informację, która trochę mnie zaskoczyła pod tym kątem. To znaczy, że ambasador Szatkowski cały czas ma dostęp do informacji klauzulowanych. Tak. Więc pytanie, no a wydaje się, że to minister Siemoniak miałby tutaj na to wpływ. Ewentualnie, jeśli są wątpliwości, to rozumiem, że powinna być jakaś reakcja. Więc bardzo bym chciał, żebyśmy oddzielili tę nawalankę polityczną od kwestii bezpieczeństwa. I my tego tutaj w tym studiu nie rozstrzygniemy. Okej, ale czy powinien to rozstrzygnąć prezydent Duda, skoro ma takie, a nie inne informacje, których my nie mamy? No właśnie nie wiemy, co jest w tych informacjach i to się do tego sprowadza. Czy to jest tylko narracja, czy
prezydent Duda zbagatelizował. Nie wiemy tego. Mhm. Natomiast ja uważam, że to jest w ogóle bezsensowna strategia prezydenta, że upiera się przy ambasadorach, bo przecież Andrzejowi Dudzie kończy się kadencja. Za politykę zagraniczną odpowiada rząd. Ale to pan prezydent uważa inaczej, pan Mastalerek uważa to, inaczej. Ale no. To wynika wyłącznie z dobrego samopoczucia ministra Mastalerka. Przepraszam, że wchodzę słowo, ale Mastalerek powiedział, że rząd ma swoich ambasadorów, a prezydent ale ma swoich ambasadorów. Prawda. No. To nie jest prawda. No wiemy, ale ja powiem, jest to układ. Tak. Jest to układ i no. Ten układ został zawarty jakoś tam między Dudą a Sikorskim w sprawie ambasadorów, ale jednak tak jak nie upierał się prezydent przy ambasadorze, przy utrzymaniu ambasadora przy Unii Europejskiej, znaczy stałego tak. Przedstawiciela, to byłam przekonana, że z NATO będzie tak samo, że po prostu to są dwa stanowiska, reszta to można się tam trochę poprztykać o to, tak? No najwyżej będziemy mieć obniżony status naszych placówek dyplomatycznych i będą to charge d'affaires, a nie ambasadorowie. No ale to też jest narażanie powagi państwa, no ale ja się na to po prostu nie zgadzam jako obywatel. Gdzieś tam jest przez chwilę charge d'affaires, a nie ambasador, to nie jest aż taki straszny problem. No dobrze, bo Sikorski mówi, że nie ma żadnej współpracy w sprawie ambasadorów. Ambasadorowie przy NATO i przy Unii Europejskiej to są kluczowe rzeczy. I w tych sprawach byłam przekonana, że prezydent, zwłaszcza jeżeli otrzymał jakieś informacje, no niestety nie wiemy, jakie informacje otrzymał, ale zakładam, że skoro minister Siemoniak, odpowiedzialny również za służby specjalne, zaniósł coś do Pałacu Prezydenckiego, to jest to poważna historia, a nie kartka z napisem nie podoba mi się typ. No. To, że prezydent potraktuje to poważnie. I to jest, zauważcie, wyłom, jeśli chodzi o dotychczasową rzekomą, no uszczypliwą, ale jednak współpracę, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Bo tutaj jedna i druga strona do tej pory próbowały tonować emocje, a wydaje się, że jeśli prezydent w tej sprawie tupnie nogą i powie nie, bo nie, to rząd przy najbliższej okazji, kiedy piłka będzie po stronie rządu, też tupnie nogą i rozjedzie się ta współpraca dotycząca bezpieczeństwa. No tak, no i to kółko się zamyka. Prezydent ewidentnie pod koniec swoich rządów, w cudzysłowie, się radykalizuje pod tym kątem. Dobrze. Fundusz Sprawiedliwości teraz i ostatni wątek, bardzo interesujący. Pan Romanowski, były wiceminister, mówi tak. O Mateuszu Morawieckim. Gość po prostu chce zostać liderem łżeprawicy. Tak jak jego tatuś, ruski agent, a on nie wiem jaki, niemiecki, albo jedno i drugie. Pokazuje nam to pięknie, jakie relacje panowały w Zjednoczonej Prawicy, prawda? Książkę żeśmy o tym napisali, nie? I nikt tam z tych wyborców Prawa i Sprawiedliwości nie chciał wierzyć, że my wiemy, co tam się dzieje. Ale to tylko taka złośliwość drobna. Natomiast to oczywiście jest pewien z wątków tej historii, ale najważniejsze jednak są te pieniądze. No tak, znaczy, tylko ja mówię, że to jest po prostu ostatni... To jest absolutnie wisienka na torcie. Tak. To jest wisienka na torcie mówiąca o tym, jak bardzo oni się nienawidzą i jak bardzo od 4 lat to nie był żaden układ koalicyjny, tylko najnormalna grupa trzymana władzą i pieniędzmi. Mhm. Wyłącznie tym, że mieli dostęp do kasy państwowej przede wszystkim. Jest tu kilka wątków, które muszą zostać wyjaśnione. Przede wszystkim dzisiaj Many.pl chyba o tym pisze. Musi być sprawdzone finansowanie kampanii Prawa i Sprawiedliwości. Z tego komitetu startowali panowie z suwerennej Polski. Prawo i Sprawiedliwość wydało 38 milionów na kampanię, to są nasze pieniądze. Oczywiście mówimy tylko o oficjalnych rachunkach. Do tego wydało niezmierzoną ilość pieniędzy z innych instytucji państwa, w tym z Funduszu Sprawiedliwości. Jeżeli w tej chwili już mamy doniesienia o nieprawidłowościach, to sprawozdanie finansowe powinno zostać bardzo, bardzo, bardzo dokładnie sprawdzone. Podpisuję się pod tym, tym bardziej, że Państwowa Komisja Wyborcza, która no, próbowała uchodzić za w miarę niezależną, doskonale wiemy, jakie piruety wyczyniała, żeby za głęboko nie kopać w tych sprawozdaniach, tylko jak były dokumenty, to tak się zgadza się. Powachlowali. Powachlowane, gotowe, bo to wymaga pewnej inicjatywy, to znaczy to wymaga zdjęcia tych klapek z oczu i zobaczenie, że z Funduszu Sprawiedliwości były wozy strażackie, lodówki. No dobrze, wejdę ci słowo, bo jest strategia obronna teraz suwerennej Polski jest taka, że przecież mnóstwo rzeczy zrobiono i po prostu na przykład klinika Budzik już jest odmieniona przez wszystkie przypadki, albo Ochotnicza Straż Pożarna, prawda? Że przecież przekazywano na dobre cele też. Tak, no tylko jeżeli mąż, który bije żonę, daje jej kwiaty, to nie
znaczy, że nie bije żony cały czas. No przepraszam, ale takie trochę... przede wszystkim te pieniądze, oczywiście to, że one szły dla straży ochotniczych, super. To, że one szły na budowanie ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy, super. No, tylko ja bym chciała zobaczyć analizę, gdzie te ośrodki wsparcia są potrzebne, gdzie straż ochotnicza ma potrzeby, czy aby na pewno na Podkarpaciu, czy aby na pewno w regionie ministra Ziobry i ministra Wosia są te największe potrzeby, bo tam szły naprawdę spore pieniądze. Czy aby na pewno szpital wojskowy musiał dostać tyle pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości? No na Boga, Fundusz Sprawiedliwości nie jest od finansowania szpitali. Ale nie róbmy też z ludzi idiotów. No jak to jest tego typu argumentacja, to zapytałbym pana Romanowskiego, sprowadzając to do poziomu, nie wiem, takiego uczniowskiego, bo może będzie tak najłatwiej. Jeśli pan Romanowski byłby skarbnikiem w szkole 1-3 i zbierałby od kolegów i koleżanek z klasy po 15 czy po 30 zł na bilety do kina i za te pieniądze kupił mamie krzesło, żeby sobie usiadła i wygodnie obejrzała film, bo lubi oglądać filmy, to czy można byłoby ludziom mówić, że zrobił dobry uczynek dla mamy, bo nie miała na czym siedzieć, czy raczej klasa byłaby wściekła, że nie poszli do kina? No, to są naprawdę tak żałosne tłumaczenia, które nie trzymają się prawdy, że trzeba ludziom też otwierać oczy. No właśnie, jak wy tę strategię suwerennej Polski teraz oceniacie? Czyli podawanie w wątpliwość wiarygodności tych nagrań, które już została ta wiarygodność przez prokuraturę potwierdzona. No właśnie te informacje, że przecież wiele rzeczy dobrze zrobiono, że tak naprawdę no to oświadczenie Ziobry wczoraj o tym, że no właściwie takim państwem mafijnym to zarządzał Tusk i tworzyli to państwo ludzie Tuska, a nie, nikt inny. Czy strategia suwerennej Polski jest dość... Znaczy, ja nie wiem, co więcej mogę powiedzieć. Ja nie mam tej opinii strategii na ten temat. Natomiast bardzo mnie interesuje strategia Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie. Będzie umierać PiS za suwerenną Polskę? Nie będzie. I to widać na każdym kroku, na każdej konferencji prasowej. Takie na rytualne pada obrony pytania. Są. Pan Morawiecki wczoraj staje i mówi... Ale za to odpowiadało Ministerstwo Sprawiedliwości, za to odpowiadał... Super, byłem premierem, który nie panował nad tym, co dzieje w jego ministerstwach. Pan Dworczyk mówi, a ja nie wiedziałem. No nie wiedziałem. No, my piszemy teksty od 5 lat. Pokazujemy materiały filmowe w TVN-ie czy w innych telewizjach. Od 5 lat. Od tego raportu Najwyższej Izby Kontroli. Każdy z nas, każdy z dziennikarzy w tym kraju napisał przynajmniej jeden tekst o Funduszu Sprawiedliwości. A ci nie wiedzieli, no. Znaczy naprawdę ręce człowiekowi opadają, bo sobie zaczyna się zastanawiać, czy oni w ogóle coś czytali przez ten czas. Ale oni czytali, tylko kłamią po prostu. No. Kaczyński nie słuchał, bo jest kampania. Morawiecki nie słuchał, ale czytał i twierdzi, że on nie miał nic wspólnego ze Zbigniewem Ziobrą, mimo że konstytucja mówi przecież wprost, że on kontroluje to, co robią członkowie Rady Ministrów. Dworczyk właśnie nie pamięta. W PiS-ie zapanowała zbiorowa amnezja, tylko ta amnezja skończy się moim zdaniem niedługo, właśnie za sprawą tych taśm, które nie dotyczą clou sprawy, czyli dojenia pieniędzy, tylko tych wątków pobocznych, relacji. O których zaczęłam dzisiaj właśnie przez przypadek. To jest katalizator, dlatego że na PiS-ie większe wrażenie niż dojenie pieniędzy robi ruski agent, bo tak Kornel nazywany Morawiecki, był ojciec premiera, a niemieckim agentem był nazywany premier. Zresztą mnie to nie dziwi, bo ludzie Ziobry mówili tak na korytarzach codziennie po kilka razy. A pisowcy o ludziach Ziobry mówią zwykli bandyci. A tutaj jeden z widzów lub widzek, bo niestety po niku nie rozpoznaje, dyskutuje z nami, bardzo fajnie zresztą, i mówi, że będzie PiS broniło, bo razem kradli po prostu. Nie będzie. Nie będzie. Ja się tutaj z widzem Wicką nie zgodzę, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość nie umrze za Ziobrystów. Zrzucą ich z sań, skopią, powiedzą absolutnie, my żeśmy kompletnie nie wiedzieli przecież. Skąd mieliśmy wiedzieć? No kto? Kto nam powiedział? No, ale najpierw muszą... Będą iść w zaparte, nie nasza ręka. Ale najpierw wybory do Parlamentu Europejskiego. Oczywiście. Po będzie czyszczenie. No, stajnia Ogiesza, jak się okazuje. Myślę, że jeszcze parę ciekawych wątków nas tam z tych nagrań spotka po drodze. A Roman Giertych w tym wszystkim, jak wy go widzicie, czy to nie jest tak, że on trochę podkopuje robotę prokuraturze, czy raczej ją wspomaga? Podkopuje. To znaczy nie ma wątpliwości co do tego, że Roman Giertych przedstawia się politycznie jako kandydat na ministra sprawiedliwości. Mówię tutaj o ambicjach, o tym, jakie ma być wrażenie. To jest wbijanie szpili Adamowi Bodnarowi. Przy czym no, Roman Giertych pokazuje i na pewno zbierze swój polityczny owoc na tym, bo pokazuje opinii publicznej,
z czym mamy do czynienia w Funduszu Sprawiedliwości. Natomiast to Adam Bodnar odpowiada za całościową reformę prokuratury i on no, też ma być gwarantem tego, że ta prokuratura będzie niezależna, a nie, że będzie działała na pstryknięcie, a to się nie wszystkim też podoba. Mhm. Bo Roman Giertych chciałby, żeby było szybciej, bo ludzie też chcą, żeby było szybciej. Natomiast no, Adam Bodnar ma trudne zadanie, żeby wytłumaczyć, że rozliczenie podchodzi bardzo będzie legalistycznie do tego wszystkiego. Nie, no ale słuchajcie, my tutaj rozmawiamy o wnioskach o uchylenie immunitetu. Te wnioski muszą być bez zarzutu. Tak. My rozmawiamy o tym, że za chwilę Ministerstwo Sprawiedliwości musi nie postawić publicystyczną tezę na jakimś zespole sejmowym, nie opowiadać wstrząsające, aczkolwiek publicystyczne historie, nie składane pod przysięgą, tylko musi przygotować wnioski o uchylenie immunitetów ludzi pracujących w Ministerstwie Sprawiedliwości. Tak. To znaczy, to jest naprawdę poważna sprawa. My nie możemy tego napisać jak uchwały o mediach publicznych, która była jakimś publicystycznym tworem napisanym na kolanie w 3 godziny. To musi być bardzo poważnie przygotowany wniosek, który nie da się podważyć. Mhm. I prokurator nie może tego zrobić z dnia na dzień. Poza tym my mówimy w tej chwili o Funduszu Sprawiedliwości, a tych spraw, którymi prokuratura się właśnie zajmuje, tym bardziej, że tutaj w przypadku immunitetów poselskich jest tak, że jeżeli oni nie zawrą jakiegoś zarzutu, to trzeba będzie po raz kolejny procedurę tak uruchamiać. Tak, dlatego, jest, że immunitet zdejmuje się do konkretnej, tak, do konkretnej sprawy, a nie tak w ogóle. Tak, to nie jest tak, że jeżeli panu X się zabierze immunitet, to on już o wszystko może być skazany. Patryk, jeszcze 2 słowa w tej sprawie? No, ja w pełni się podpisuję. Trzeba to zrobić tak, żeby nie mucha na tym nie siadała, bo jeśli tam będą błędy, to później suwerenna Polska powie, zobaczcie, to było pisane na kolanie, tak, to był bubel i wykorzysta każdą okazję. Będzie to analizowane okazję na każdą możliwą. Poza tym prokuratura musi być niezależna od nacisków politycznych, niezależnie od której strony one pochodzą, a słyszymy szybciej, szybciej, szybciej. Prokuratura musi być skuteczna i tyle. Dominika Długosz, Newsweek, dziękuję. Patryk Michalski, Wirtualna dziękuję. Polska. Bardzo dziękuję za to spotkanie. A tylko jeszcze państwu powiem, że premier Donald Tusk skomentował lotnicze marzenia prezydenta Andrzeja Dudy i stwierdził, że pan prezydent dodaje skrzydeł. I to ile? Więc ja skrzydeł także państwu życzę dzisiaj. Proszę latać ostrożnie. Wracamy jutro o godzinie 9:07. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski i cała ekipa Ekspresu kłania się nisko. Do jutra. Spokojnego dnia.